Cześć, witajcie. Słuchajcie, zostałem zaproszony na kawę z prośbą o konsultację. Mianowicie, czego dzisiejszy temat dotyczy? Mamy, słuchajcie, tutaj przed sobą łożysko, jak widzicie. To jest łożysko z czujnikiem. Dokładnie. Wtyczka na 4 piny. No i słuchajcie co? To jest łożysko z wózka widłowego. To jest, słuchajcie, 2004 rok wózka Toyota. No i co, słuchajcie, pojazd ma 10 lat zaledwie i padło łożysko. No i chcę się z Wami podzielić taką informacją, bo słuchajcie, jak czytam po tych forach, to wszyscy twierdzą, że koszty wymiany takiego łożyska to są bardzo wysokie. No łożysko, słuchajcie, kosztuje. Natomiast chcę się podzielić z Wami informacją taką. Wózek na pewno wyświetla, słuchajcie, błąd C8 dwójeczkę, czyli dwójeczka dotyczy silnika prawego. Jeżeli się Wam wyświetli błąd na przykład C81, to jest silnik lewy. Słuchajcie, jakie są objawy? Objawy są takie, że pojazd, słuchajcie, w jedną stronę jedzie szybko, czyli jeżeli chcemy jechać w prawą stronę, on jedzie szybko. Jeżeli chcemy jechać prosto lub chcemy skręcać w lewo, niestety ten wózek nie jedzie, dlatego że czujnik obrotu silnika niestety, słuchajcie, nie działa. No i teraz co? Słuchajcie, jaka jest sprawa. Żeby się dostać do tego pieroństwa, wcale nie potrzeba wyciągać silnika. Tu jest koło odkręcone, tylko ze względu na to, że jest luz na piaście. Niestety, tutaj piasta się rusza, ale to nie o to chodzi, to jest akurat detal. Natomiast skupiamy się, słuchajcie, na samym czujniku. Więc tak, jeżeli chcecie wymienić czujnik, pamiętajcie, nie musicie ściągać silnika, nie musicie nic demontować. Musicie co prawda wózek podnieść, tego się inaczej nie przeskoczy. Natomiast słuchajcie, jak się to je dalej. Żeby się dostać, tu jest łożysko. Żeby się do tego łożyska dostać, mamy koło. To koło, słuchajcie, musimy odkręcić kluczem 26. Zahamować sobie wózek, odkręcić go kluczem, zerwać. Żadna grzechotka nie wejdzie. No i co, słuchajcie, później macie do odkręcenia zaciski, zacisk hamulcowy. Trzeba dwie zawleczki wyciągnąć. Tu jest zawleczka jedna, którą widzicie. Generalnie te elementy trzeba zdemontować i później, słuchajcie, zacisk trzyma się na dwóch śrubach, na kluczyk bodajże 18. Jak, słuchajcie, odkręcicie sobie to, to macie już dojście, nie, przepraszam, 17 klucz. Tam te dwie śruby, co się trzymają, trzymają się na kluczu 17. Macie dojście tutaj do łożyska. To łożysko, słuchajcie, żeby się do niego dostać, macie dwie śruby, które musicie odkręcić. To jest jedna śruba, to jest druga śruba. I tu są te śruby, trzy, które trzymają już sam dekielek. Ten dekielek ściągacie, pod spodem, pod dekielkiem macie łożysko, z którego tutaj ten kabelek sobie leci. Tam jest, słuchajcie, wtyczka na 4 piny. O, tam gdzieś na 4 piny ta wtyczka jest i ją trzeba będzie rozpiąć, wyciągnąć. Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to tak. Macie, słuchajcie, takie blaszki. Te blaszki to są takie podkładki dystansowe do ustawiania zacisku hamulcowego. Także musicie wiedzieć, żeby tego pilnować, ile gdzie idzie. Zrzucacie zacisk. Koło, słuchajcie, jest na wieloklinie. Wieloklina... No wystarczy postukać i schodzi, nie potrzeba tu takiego ściągacza. Jeżeli problem, tak jak widzicie, to jest zasmarowane, także on tak z smar się jakiś tam wydostaje, to chodzi w miarę lekko. Popukać wystarczy i to odkręcić. No i przede wszystkim co? Pamiętajcie, bezpieczeństwo zawsze numer jeden. Czyli co musicie zrobić? Jeżeli maszt sobie zaczepiacie, to pamiętajcie o łańcuchach. Maszt musi się trzymać na łańcuchach, bo pamiętajcie, wy siedzicie pod spodem, a to wy jesteście najważniejsi, a nie wózek. Co prawda, słuchajcie, przez ten filmik będą mnie lubili ludzie, ale niestety, słuchajcie, tak jest życie. Nie rozumiem, dlaczego ludzi się kroi tylko dlatego, że jest jakiś temat tabu i wciska się ludziom ciemnotę, że trzeba to, tamto, siamto i koszty. Więc słuchajcie, no nie wiem, ten świat jest bardzo dziwny. Myślę, że przez to polecą w moją stronę jakieś łapki w górę. No i oczywiście subskrypcję sobie włączajcie. Będziecie wiedzieli, co tam ewentualnie mam. Ja Wam jeszcze gdzieś tam postaram się puścić filmik, jak z takim łożyskiem, co można zrobić. Bo tam, słuchajcie, w takim łożysku
jest halotronik taki czteropinowy z dwoma wyjściami, z odwróconą, nie z odwróconą, tylko z przesunięciem fazowym, ale to poruszę na innym filmiku. W każdym razie, słuchajcie, odkręcamy te cztery śruby. Cztery, w sumie no nie, dwie na kluczyk, ten większy i później mamy te malutkie, tylko pamiętajcie, rozpinamy akumulator i na rozpiętym akumulatorze już robimy wszystko, żeby tam nie doszło do jakiegoś niepotrzebnego. Jeszcze co Wam mogę powiedzieć, tu pod spodem, pod tą gumą macie, słuchajcie, przewody. Sprawdźcie sobie, czy te przewody na pewno się trzymają dobrze. One się mają się trzymać dobrze, bo to są, słuchajcie, przewody wysokoprądowe do sterowania silnika. Także generalnie to się ma trzymać kupy. Jeżeli, słuchajcie, będziecie widzieli, że któreś to łącze jest, nie trzyma się, no to słuchajcie, wiadomo, że problem będzie gdzieś tam grzejących się przewodów, prawda? Czyli musicie te złącza wyczyścić, poprawić, natomiast to nie ma wpływu na to, co się dzieje. Ten błąd, który się wyświetla, ten C8-2, to jest, pamiętajcie, silnik prawy. C8-1 to jest silnik z lewej strony. Jeszcze raz, jeżeli ktoś nie ogląda filmu od początku, to powiem, w czym jest problem. Problem jest w tym, że wózek wyświetla błąd, nie zawsze, jeżeli nawet nie wyświetla, nie chce jechać ani do przodu, ani do tyłu normalnie, tylko jazdę ma o wiele mocniejszą i szybszą, jeżeli próbujemy skręcić w prawą stronę. Więc jeżeli w prawo skręcamy i wózek jedzie, to mamy uszkodzony silnik prawy. Może nie tak silnik prawy, jak sam czujnik, który po prostu podaje impulsy o obrocie koła. obrocie silnika, z jaką prędkością ten wózek się porusza. Bo słuchajcie, tam jest suwak, który monitoruje rezystancję między skrętem i on podaje informację wyraźną, z jaką prędkością ma się silnik poruszać i taką też prędkość monitoruje ten czujnik, który jest. Słuchajcie, ten czujnik, on jest, żebyście wiedzieli, nie wiem, czy mi się uda to teraz, bo nie chciałbym się pobrudzić. W każdym bądź razie wtyczka jest na cztery piny i te cztery piny tam spokojnie wypinacie bezproblemowo. W każdym bądź razie, no pamiętajcie też o tym, żeby to pozapinać dobrze, nie? To jest kolejna sprawa. W każdym bądź razie, kurczę, zaraz pokażę Wam ten czujnik, żebyście wiedzieli na pewno. Tylko muszę się wydostać. O, słuchajcie, to jest to łożysko. Tak to wygląda. Jeżeli potrzebujecie numery, to Wam powiem. Bo czasem możecie zamawiać gdzieś tam poza, więc słuchajcie, na pewno Francja to nas nie interesuje. Natomiast tak, BMW 6022E. To jest SKF-a. Łożysko z czujnikiem halotronowym. No i co to posiada? Posiada cztery piny. W tej wtyczce jest zasilanie. Nie, słuchajcie, rzadko się zdarza, żeby komuś uszkodziło się zasilanie tego, chyba że gdzieś tam instalacja, która pod spodem przebiega. Natomiast słuchajcie, niestety producent troszkę zawalił z tymi łożyskami i pokażę Wam na następnym filmiku, żeby Wam nie zatruwać, nie? Także jeszcze raz, czy czegoś nie powiedziałem? Myślę, że powiedziałem wszystko. Tu macie tak, śruba od hamulca, taka śrubeczka, którą się reguluje hamulec. Ona jest zawleczką taką. Później ściągacie blachę, ściągacie tego stworzenia małego, ten stworzeń mały ma zawleczkę. Wysypią się Wam te blaszki malutkie, które są dystansowe do ustawiania zacisku hamulcowego. A no i co, jak będziecie próbowali ściągać tarczę, to zrzucicie sobie ten zacisk hamulcowy, bo on, słuchajcie, najnormalniej w życiu jest luźny, on jest po prostu tam rzucony teraz, nie jest demontowany, znaczy całkowicie nie jest demontowany, sobie siedzi tam, bo nie ma sensu go wyciągać. No i dobra, słuchajcie, nie zatruwam. Jak macie problemy, piszcie, co tam w mojej wiedzy będę się starał Wam pomóc. W każdym bądź razie liczę jeszcze raz na łapkę w górę, na subskrypcję i słuchajcie, zapraszam, no, po prostu do następnych filmików.
Co mogę Wam jeszcze powiedzieć, ciekawość taką, tutaj na silniku jest 4,9 kW. No także słuchajcie, troszkę tej mocy jest. Pojazd to jest forklift 7, kurka nie pamiętam. FB coś tam, no w każdym bądź razie Toyota 2000 bodajże 4 rok. Także 10 lat to przeżyło i padło. No także jeszcze raz, jak filmik się komuś przydał, już nie będę tłumaczył Wam w drugiej kolejności, jak składać to koło. A, jeszcze jedną rzecz, o którą Wam muszę powiedzieć. Staram się tak, żeby czegoś nie zapomnieć. Jak będziecie sobie ustawiali hamulec, to pamiętajcie później. Jak jest wózek podniesiony, lewa strona była nieruszana, prawa odkręcona. Czyli po zaciśnięciu hamulca ręcznego, ta tarcza ma się Wam zatrzymać, bo tam jest klocek jeden i drugi hamulcowy, tu do tej tarczy. I tak sobie ustawiacie hamulec, że po puszczeniu hamulca ręcznego kółeczko to zamachowe się kręci. A jeżeli ręczny zaciągamy, to zatrzymuje się jedno i drugie koło. Pamiętajcie, jest to ważne, bo to jest hamulec. A bez hamulca niestety, no troszkę byłaby lipa, nie? Także ja jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć. No i dobra, słuchajcie, musiałem Was jeszcze zatrzymać, żeby Wam pokazać, żeby to wszystko było wiarygodne, bo nie powiedziałem Wam wszystkiego. Jeżeli łożysko będziecie mieli zapieczone tam, będzie Wam zależało na tym, żeby go wyciągnąć w całości, to słuchajcie, musicie odkręcić te śruby dookoła silnika, które są i musicie zrobić sobie taki ściągacz. No, tutaj chłopaki sobie przygotowali. Dlatego chcę Wam pokazać, że to faktycznie na silniku ma miejsce, a nie gdzieś tam poza. Że to się da wyciągnąć. No. Tak to wygląda. To jest po prostu, słuchajcie, kawałek blaszki, który jest zrobiony na styl mocowania łożyska. To, które tam pokrywa, jest do łożyska na trzy śruby. Są, słuchajcie, szpileczki wkręcone. Te trzy szpilki, one pomagają nam wyciągnąć korpus i zaraz ja Wam pokażę, że to faktycznie ma miejsce, żeby ktoś tam nie zarzucił i nie powiedział, że tego łożyska wyciągnąć się faktycznie nie da. No myślę, że może już nie trzeba. Jeszcze chwila. To już nam spada. Minuta, minutka. Minuta. Teraz słuchajcie, ściągam to. Co prawda jedną ręką. Ale chodzi o to, że byłoby mi to po prostu lżej. No, jak widzicie, łożysko zaczyna nam już tu wychodzić. Kurka, muszę iść po śrubokręcik. Dobra, wezmę śrubokręt i zaraz Wam pokażę. No i dobra, słuchajcie. Mam śrubokręt. Łożysko tam ma taką wargę. O, i mamy to. No i tak Wam właśnie chciałem pokazać. Proszę bardzo, to jest to nasze nieszczęsne łożysko, które nie zostało uszkodzone, a zostało ładnie zdemontowane. I tak jak widzicie, silnik jest nieodkręcony, przykręcony tak jak sobie siedział. Teraz trzeba będzie tylko korpusik ładnie skręcić bądź ewentualnie go wyciągnąć, wyczyścić, ale myślę, że nie ma sensu. Wystarczy złożyć łożysko, potem się zabija i chodzi. Także jeszcze raz dzięki. No musiałem Wam to pokazać, bo kurczę, żeby nie było rozbieżności, że koleś obiecał, że wyciągnie, a jednak nie pokazał momentu wyciągania. Także co musicie sobie przygotować? To jest to, co powiedziałem wcześniej, już zaraz pokażę. Musicie sobie przygotować trzy szpileczki. Ja mam tu trzy śruby zespawane. Blaszkę taką zrobić. Wszystkie wkręcamy tam w miejsce, co się utrzyma łożysko. No i tyle, nie? Także jeszcze raz dzięki, pozdrawiam z
subskryba, proszę, łapeczka w górę. No i dzięki, do zobaczenia na filmiku, gdzie będę Wam pokazywał, jak takie łożysko, co z nim zrobić, jak sprawdzić.